Taki mamy kraj. Po 35 latach mamy to samo. Co było? Cenzura działa. W wykonaniu Biura Ochrony Rządu. Powtórka z rozrywki. Ja na swojej dzielnicy nie mogę wejść na otwarcie roku szkolnego. Na własnej dzielnicy, gdzie mieszkam. Czekamy na decyzję, bo Biuro Ochrony Rządu nie chce mnie wpuścić. Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk. Jeden z panów borowców, o tam stoi, powiedział, że ja się awanturuję. Czyli cenzura w wykonaniu boru, dziennikarzy. Zwykli ludzie wchodzą, dziennikarze nie wchodzą. Śmieszna sprawa. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Witam, słucham. Zapraszam pana na. Ale o co chodzi? Ja tu filmuję tą uroczystość. Proszę. Dlaczego otwarcia roku szkolnego? O co chodzi? Znowu policja? Zapraszam, tak? Nie dla dzieci, ja jestem dziennikarzem. Proszę panią, ja tu mam legitymację prasową. To co znaczy? Sam. Nie sam, ja proszę panią, jestem z nowego ekranu. Jaki tam sam? Może pan sobie za płotu Za płotu, tak? Dziennikarz za płotu. Ja tu mieszkam na tej dzielnicy, proszę panią. Za płotu, tak? Dowcipna pan jest? No ja pani mówię. Ja czekam na decyzję boru. Bor powiedział, że będzie decyzja. To pan wejście czekam nie na ma. Bor. Dlaczego nie ma? Ja do swojej szkoły podstawowej, gdzie tutaj robiłem reportaże i pan kandydowałem do rady dzielnicy. Kandydowałem do rady dzielnicy. Dla dzieci i rodziców. Także dziękuję panu. Ja czekam na panią premier Kopacz, bo chcę z nią wywiad przeprowadzić, proszę panią. Niech pani nie mówi takich rzeczy. Cenzura działa w Polsce? Proszę cenzura, pana. Proszę panią. Ja w 80 roku walczyłem, żeby cenzury nie było. Dzisiaj cenzura panie jest. Panie Rzymiński, proszę się uspokoić, tak? Proszę panią, ja jestem spokojny, tylko dlaczego mnie nie chcecie wpuścić na tam, gdzie wszyscy obywatele wchodzą. Nie rodzice, wszyscy. Wszyscy wchodzą. Nikt, tu nie, nikt nie sprawdza, czy to są dzieci. Poczeka pan tutaj, tak? Dlaczego? Dlaczego pan mnie popycha? Ja pana popycham. No panie, no rękę kładzie tutaj na... Proszę bardzo, policja. Cenzura działa w Polsce nadal. Nie wolno filmować dziennikarzowi spotkania z panią prezydent Kopacz. Dokładnie. Po 35 latach od sierpnia 80 roku cenzura w Polsce wróciła. I to cenzura dla dziennikarzy. Ciekawe zjawisko. Ja w 80 roku jako uczestnik strajku sierpniowego walczyłem z cenzurą. Dzisiaj mamy ponownie to samo, co było po 35 latach. Policja inwiluje dziennikarzy. Biuro Ochrony Rządu mówi, że ja jestem niewygodnym dziennikarzem. No tylko telewizja rządowa może tutaj robić reportaże i Polsaty i TVN. Telewizja Polska. No to są telewizje prorządowe, proszę panią. No o czym gadamy? No. Takie są telewizje, no. Nurtu rządowego. Wszystkie te same. W jednej kieszeni siedzą. Władzy. I z nurtu władzy się wywodzą. Gdańsk Stogi, moja dzielnica, nie mogę wejść do szkoły, w której otwiera się rok szkolny. Tak to wygląda. Szkoła podstawowa nr 11 w Gdańsku. Nie chcę sobie Biuro Ochrony Rządu, proszę pana, nie chcę wpuścić dziennikarza. No bo to są urzędowi dziennikarze, rządowi, a ja jestem media nurtu pozarządowego. Rozumie pan? A co pan ma do powiedzenia, proszę pana? Co pan ma do powiedzenia? Pomorska Telewizja Narodowa. Proszę mówić, będzie pan w telewizji. Proszę bardzo. Ma pan coś do powiedzenia? Cześć kolego! Halo! Witam! Mnie nie chcą wpuścić znowu no, na imprezę. Na mojej dzielnicy. Na mojej dzielnicy, gdzie mieszkam. No, no to ja wpuściłem wczoraj tamto, co było wczoraj, nie? Borowcy mnie z CCS-u wyprowadzili. Dali mi dwóch przybocznych policjantów. Pomorska Telewizja Narodowa. Tak ma. Słucham pana, pan ma coś do powiedzenia, Pomorska Telewizja Narodowa. Słucham, ręce w kieszeni. O czym pan mówi? Przyszedł pan gdzie? Ja z panią. A z panią, to bardzo proszę z panią rozmawiać. Pan też na otwarcie roku szkolnego? Daj spokój. No co, daj sobie spokój. No ja nagle za film. Reportaż. Czy pan rozmawiam? Ja jestem reporterem, proszę mnie nie pchać, proszę pana. Dlaczego pan mnie popycha?
Dlaczego pan nie, panie policjancie, popycha? Ludzi, tak? Ja, to jest mój kolega, my się znamy. Niech pana nie popycha, czy to jest pana kolega? To oczywiście, my się znamy z tej czarnej dzielnicy jesteśmy. Nie, dziękuję bardzo, no. I proszę nie zaczepiać ludzi. A dlaczego ja nie mam prawa rozmawiać z ludźmi? A ja nie mam prawa z ludźmi rozmawiać, ja robię reportaż. Ludzi, ja nie zaczepiam. Ja nikogo nie dotykam, pani mnie dotyka. Dlaczego pani mnie popycha, pani policjantko? Proszę panią, ja mogę jechać wszędzie, ja się nie boję. Ja już wywiad robiłem z waszym rzecznikiem prasowym policji też, wojewódzkim. Co to za utrudnienie pracy reporterowi? Policja. Taki nowy ekran. Kto proszę to, panią. Kto tak, to wydał panu? Redakcja nowego ekranu. Proszę sobie wejść na Tok FM i zobaczyć. Ja tam publikowałem wczorajsze wydarzenie. No. Kto mi wydał? No, kwiny sobie jakieś robi policja ze mnie. Kto mi wydał legitymację prasową? Biuro Ochrony Rządu wydaje legitymacje prasowe. Pewnie tak są ważniejsze. Nie mogę z ludźmi rozmawiać, bo zaczepiam ludzi. Nie mogę, reporter nie może rozmawiać. Policja. To chory kraj. Państwo totalitarne, państwo policyjne mamy. Mamy państwo policyjne, państwo totalitarne. Policja nie pozwala dziennikarzowi rozmawiać z ludźmi. Dzień dobry pani. Dobry. Dzisiaj jest otwarcie roku szkolnego. Czy pani uczestniczy, to pani premier Kopacz ma przyjechać? Nie uczestniczę, tylko chodzisz do gimnazjum, ale aha, na tej dzielnicy. No tak, a ja też jestem z tej dzielnicy, a mnie nie chcą wpuścić. Dziennikarza nie chcą wpuścić. Pani policjantka powiedziała, kto mi wydał legitymację w ogóle. No biuro ochrony rządu. No poważnie, to są takie klimaty, to jest państwo policyjne. Jedni dziennikarze mogą chodzić, drudzy nie. Ja jestem z nowego ekranu, z Pomorskiej Telewizji Narodowej. Mieszkam tu na tej dzielnicy. No, taki mamy kraj. Po 35 latach cenzura wróciła. Wykonaniu Biura Ochrony Rządu, policji. Wczoraj to ma być dzisiaj Kopacz, tak? No, będzie pani Kopacz, premier. Dlatego nie wolno dziennikarzowi niezależnemu wejść. Bo te media nurtu rządowego, czyli TVN, Polsaty, TVP. A to jest związane z otwarciem, powiedzmy... Roku szkolnego. I z uroczystościami chyba, tak, nie? Tak, no, będzie tutaj otwarcie szkolne, no. No, ale ja też mam prawo filmować, no, jak każdy dziennikarz. Ja nie jestem inny. A pani dziennikarza mówi, kto mi wydał legitymację? No, Biuro Ochrony Rządu powinno wydać, to było ważniejsze. Dziękuję pani. No proszę panią, dziennikarza nie pozwalają mi filmować. Coś ja jestem ze Stogów, ja tu się, proszę pana, mieszkam i nie wolno mi filmować, bo pani Kopacz przyjedzie. Ale Biuro Ochrony Rządu wydaje decyzję, kto ma filmować, kto nie. Rządowe telewizje tylko. No nie wolno. Dziennikarzowi nie. Pani policjantka się pyta, kto mi wydał legitymację. No redakcja do cholery, no. Bo taki kraj mamy. Państwo policyjne. I nie pozwalają mi, bo ludzi zaczepiam, jak rozmawiam z ludźmi. No czy ja z panem nie mogę rozmawiać? Wolno mi. A pan tu mieszka na Stogach? Długo? O, 40 lat prawie. No i widzisz pan. I po 35 latach od Solidarności, od sierpnia 80, wróciła cenzura, proszę pana. W wykonaniu policji, wykonaniu służb. Dziennikarz jeden może filmować, drugi nie, nie? Aha, no. Czyli to jest cenzura. To jest cenzura, prawda? Dokładnie tak się na to nazywa. Ja jestem, dzień dobry panu, redaktor Pomorskiej Telewizji Narodowej, Sławomir Ziemiński, mieszkam na Stogach. No, ja też. No. Od 3 lat. Tak mamy. I szkwiny. Tutaj ludzie siedzą i okibicują. Proszę pana, jestem redaktorem Pomorskiej Telewizji Narodowej. Ja mam prawo filmować. Jest pan na ulicy, w miejscu publicznym. W miejscu publicznym. W miejscu publicznym. O, gliniarze mnie, kurde, nie chcą. No, byłem tam, to mi glinia wyrzuciła. No. Słucham, co pan ma do powiedzenia? Jeszcze dwa słowa więcej. No to jest wszystko nagrywane, w telewizji będzie. Wszystko w telewizji będzie, proszę pana. Proszę pana, co pan chce ode mnie? Ja tu pana filmuję, co pan chce? Spierdalaj. Panie, co pan chce? Spierdalaj, bo ci policja! Proszę panią, uderzył mnie laską ten facet. Proszę bardzo, proszę policję. Proszę policję. Nagrywam, ja się zaraz dam nagrywanie. No proszę bardzo, proszę o policję. Policja, proszę policję, ten pan mnie uderzył laską. No proszę policję o interwencję. Gdzie jest policja? No. I taką mamy policję. Bandyta z laską, bandyta z laską. No. Proszę policję, ten pan mnie uderzył, proszę go sprawdzić. Dostałem laską w głowę przed chwilą od tego pana. Proszę policję o interwencję. Ja proszę policję o interwencję. Przed chwilą zostałem uderzony, proszę, ten pan mnie uderzył. To jest wszystko nagrane.
No. Proszę tego pana sprawdzić. Ja chcę zgłosić naruszenie nietykalności cielesnej. Ja chcę zgłosić naruszenie nietykalności cielesnej. Dostałem głowę od tego pana z laską tam. Podszedł do mnie i uderzył mnie. Agresywny facet. Przecież ja mam prawo chodzić po ulicy, no. Z kamerą. No co to jest, do jasnej ole? We własnym mieście tu się urodziłem. Dostaję laską po głowie, policja stoi i się patrzy. Proszę panią, dokument proszę sprawdzić tego pana. Ja zgłaszam naruszenie nietykalności cielesnej. Proszę pana, to ja... Proszę pana, a co pan chce ode mnie? Ja mam dowód osobisty. No ja we własnej dzielnicy nie mogę spokojnie chodzić. Policja stoi i się patrzy, bo policja nie ma obowiązku interweniować w takiej sytuacji. I wołałem panią dzielnicową. Ja przy pana nic nie widziałam. Pani, oczywiście policja nic nie widzi. Pani szanowny, ja to mam nagrane, proszę pana. Ja to mam nagrane na kamerze, co pan mówi. Sobie nie życzą. Ja nie, ja sobie nagrywam. Jestem na ulicy. Nie ma żadnych uroczystości, jeszcze się nie zaczęły. Jeszcze się nie zaczęły. Żadne uroczystości nie zaczęła. Pani mi przeszkadza w pracy dziennikarskiej. Proszę pana, ja się urodziłem w Gdańsku, w Brzeszczu. I tak mówię. Uczyłem studentów na Politechnice i głośno mówię. Co pan chce, dowód? No co to znaczy? Mnie napadają, a wy mnie spisujecie. Do tego dochodzi? Proszę pana, nie zaczepiam, rozmawiam. To nie jest zaczepianie. Za rozmowę nie dostałby pan... Proszę pana, tak, podejrzał do mnie agresywny facet i mnie uderzył laską. A pani uważa, że ja bym nie dostał. Pani nic nie widziała i czego pani komentuje teraz? Zdarzenie? Jak pani mówi, że pani nie widziała, to czego pani to komentuje? Przepraszam, widziała pani? Bo pani jest od tego, żeby nie widzieć. Za to pani płacą. Do tego jest policja. Żeby przestępcy byli górą. Na stogach szczególnie. No, przestępcy muszą być górą na stogach szczególnie. To jest dzielnica seksu i alkoholizmu. Ja to mówię. I tak jest. A policja nie interweniuje, policja nic nie widzi. Chociaż policja tu stoi pełno. Oczywiście jak mnie biją, to tego policja nie widzi. Jak co innego, to policja widzi. Jak piwo piją w klatkach schodowych, też policja nie widzi. Na stogach. Proszę panią, niech pani, ja zostałem uderzony laską, wołałem policję, do pani krzyczałem, pani nie przyszła, to przyszedłem do pani tutaj. Z powodu tego, że prosiłem o interwencję. Panie szanowny, proszę. Przepraszam, niech pan odejdzie, proszę pana, niech pan odejdzie i pan się nie wtrąca, ja nie chcę tu z panem rozmawiać, ja rozmawiam z policją, ja nie muszę z panem rozmawiać. Ale mnie nie musi pan nagrywać. To po co pan to przychodzi i gada do kamery? Zapraszam pana do razu, moja kamera. Przecież tak nie może być, no, to państwo bezprawia jest. Porozmawiamy sobie. Proszę bardzo, rozmawiamy dalej. Ja mam prawo funkcjonariuszy publicznych informować. Ja znam swoje obowiązki dziennikarskie. Mnie napadają, a pani mówi, że ja ulicę przeszedłem. Proszę panią, bo szedłem do pani, prosiłem o interwencję, krzyczałem, pani nie chciała podejść nawet. Bo pani nic nie chce widzieć, nic nie słyszy, nic nie widzi. Tak mi polega policjant. Proszę pani, nie przyznaję się do żadnego wykroczenia. Ma pan takie prawo? Nie przyznaję się, proszę, do sądu kierować sprawę. Ja nie przyjmuję żadnych mandatów. Od razu mówię. Ja wzywałem policję, policja do mnie nie podeszła, więc podeszłem do policji. Taka była interwencja policji. Bo policja od tego jest, żeby nie widzieć, nie słyszeć, inwigilować dziennikarzy. Przeszkadzać w pracy. Tak wygląda państwo polskie po 35 latach od sierpnia 80 roku. Jesteśmy. Jesteśmy w państwie. Tak, wyjechać z kadru. No wyjechać z kadru, oczywiście. Bo będzie widoczna pani premier. Ale proszę, mnie nie popychasz, no ja jestem dziennikarzem, chcę zobaczyć szanowny, panią premier. No. Jest w dniu dzisiejszym wykonywane w stosunku do pana czynności, tak? Proszę nie utrudniać, tylko ja czekać cierpliwość ja na załatwienie, tak? Siedzi ja pan w radiowozie policji i proszę się stosownie zachowywać, tak? Panie szanowny? Siedzę w radiowozie proszę policji. Proszę siedzieć i filmuję to, co tak? Policja robi. Proszę bardzo. Policja jest po to, żeby dziennikarzy izolować od pani premier. I to robicie właśnie w tej chwili. Czyli to jest normalna cenzura. Jeszcze chyba nie przyjechał, nie przyjechałeś, nie widzę. Jest. Jest już? Jest. Jest, tak, Grzesiu? Jest. Tak, to mam potwierdzone, że już jest. Mike ma placu już. Ja tu mieszkam na tej dzielnicy i wszyscy mnie dobrze znają. No właśnie. No i dlatego pani nie interweniuje, bo bandyci mają rację. Bo pani się tu z tym środowiskiem zżyła już, pani dzielnicowa. Krótko pani jest dzielnicową, ale już pani się zżyła z tą dzielnicą seksu i alkoholizmu. Stogi. Ja tu mieszkam 3 lata, poznałem tu już wszystko. Miałem włamanie na ogródkach działkowych, też policja nic nie zrobiła, nie znalazła sprawców. Generalnie policja jest po to, żeby była. A prawo jest dla przestępców. W Polsce tak to działa. Ty zgłasz się jeszcze do policji, a policja ci mandatem każe. Najlepiej policją mijać z daleka. Tego, jak pan uważa? Ja tak uważam i inni obywatele tak samo uważają. Nie zgłaszają nawet spraw, bo widzą, że policja nic nie załatwi.
Już tyle razy mi tu, proszę panią, cztery opony w samochodzie przebili służbowym fundacji, bo ja fundację prowadzę. Cztery opony nożem. I co policja zrobiła? Za trzy dni znowu mi przebili, jak zmieniłem opony. I co policja zrobiła? Pytam się. Co policja zrobiła na stogach? Ja się pytam, co policja zrobiła? To ja nie mam prawa rozmawiać, chodzić po ulicy z kamerą? Reporter ma prawo takie. Ja laską nie muszę po głowie dostawać, a pani nic nie widzi. Pani stoi 30 metrów dalej i na drugiej stronie ulicy pani nie widzi. Jak lecę do pani, krzyczę, że potrzebuję policji, to pani odwraca głowę. Tak działa policja w Polsce. Może pan teraz... ja to komentuję. W ciszy, bo tak próbujemy czynności. No to tak, proszę robić pan swoje. Ja dam pan dokument, pan mi spisuje. Ten, o stosowne zachowanie, tak? No ja komentuję to, co się działo. Ale prosiłbym chwilę o ciszej, tak? Proszę bardzo. W początku, kiedy tu przyszedłem... A ja to prosiłem pana o coś. No dobrze. Albo mówimy poważnie, rozmawiamy, albo nie. No już mi zasło w gardle, nie chce mi się gadać. No idzie. Sprawdzicie mi ten pana? No już tysiąc razy byłem sprawdzany, także jestem sprawdzony dokładnie. Z tego kraju trzeba wyjechać, bo to jest normalnie kraj policyjny. Ale proszę o ciszej troszeczkę, bo kolega sprawdza, tak? Także proszę, prosiłbym o zachowanie ciszy. My państwo policyjne. Mówisz zabrać dowód? Jeszcze chwilkę, tak? Tym zostanie w Rady Boże, już kiedyś tak miałem, przyjdzie szukałem dowodu. Także Biuro Ochrony Rządu ściśle współpracuje z policją, jak widać. Mnie już biorą na widelec, moje dane potrzebują. Pan popełnił wykroczenie, panie szanowny. Proszę pana, ja tego, powiedziałem, ale, goniłem do państwa, żeby mnie zgłosić interwencję. Pani nie chciała mnie słuchać i nie słyszała. Pana, jeszcze raz powtarzam. Ja to mam wszystko nagrane. Dobrze, ale da pan dokładnie chwilę ten powiedzieć, czy nie? Pan popełnił dzisiejsze wykroczenie. To pan tak uważa. I w toku przeprowadzonych czynności, które w dalszym ciągu trwają, dane pana są potrzebne. No i tyle. Dobrze. No właśnie. No ale te dane zażądało Biuro Ochrony Rządu. Też przepełniłem przestępstwo, bo chciałem wejść na teren szkoły i sfilmować przyjazd pani Kopacz i uroczystość otwarcia roku szkolnego. Na mojej dzielnicy, gdzie mieszkam notabene, jako dziennikarz. Więc moje zdanie jest zupełnie inne. Mamy państwo policyjne do tej potęgi po 35 latach, a w 80 roku byłem członkiem Komitetu Stajkowego, w 80 roku byłem. Byłem członkiem Komitetu Stajkowego w 80 roku na stoczni. Panie szanowny, ma pan prawo mieć swoje zdanie. Mam prawo, mam 60 lat, proszę pana, pan jest jeszcze młody, życia nie znam. Jeszcze pana życie nauczy. A wiadomo, policja to policja, trzeba wykonywać rozkazy. I tylko to robić, nic więcej. Ja kręciłem wywiad z komendantem, z rzecznikiem prasowym Komendy Wojewódzkiej, z rzecznikiem Komendy Miejskiej, więc doskonale jestem znany policji. Także... Posłuchaj, to tak musicie wszystkie czynności teraz, wiesz, zrobić, nie? To co robimy? Zapisaliście już?
Bo jak mi duszne jest, ja muszę chwilę powietrze wyjść, ja nie mogę tutaj siedzieć tak długo. Ja mam kręgosłup uszkodzony, ta pozycja jest niewygodna dla mnie. Jestem po wypadku. I na ręce. No niestety sposób. Nic nie zrobię, takie są... warunki, klimatyzacji nie ma. Okna to są u pana otwarte, u mnie są zamknięte. Wiesz, to wiesz, wiesz. No tak, no. To zostawcie mnie do domu. Masz, i jadę do domu i jadę. No dosyć. Po co mi to dobrze, zaraz pana odtrącę. Po co ja mam tu siedzieć z wami? Tak, i tak nie mogę filmować tej imprezy. Zaraz otwarcie roku. Dziękuję. Miejsce zamieszkania. Ja idę do domu. Zjem śniadanie, bo jeszcze nie jadłem. Bo w telewizji się dowiedziałem, że jest pani Ewa Kopacz tutaj, więc chciałem porozmawiać z panią Ewą, zrobić wywiad. I po to przyszedłem. Ale niestety uniemożliwiła mi to ochrona rządu i policja skutecznie. Ja nic nie będę podpisywał, bo nie mam okularów, więc proszę mnie nie trudzić. Nie mam okularów przy sobie. Ja bez okularów nic nie podpiszę. Od razu mówię. Nie podpiszę, bo nie mam okularów. No. Nic nie mogę podpisać. Do sądu wtedy. Bo ja nie mam po prostu okularów i osoba, która... To jest, panie szanowny, wezwanie wraz z pana uprawnieniami i pouczeniami. Powiedz się, dobrze. Kiedy, Adam? Co? Na kiedy? No, wywal na jutro albo pojutrze. No, a za tydzień. Pojutrze nas może być. A sąd tak szybko nie przyjmuje. Nie no, sąd przyjmuje w ciągu 24 godzin. Tak. Prawie. To dalej mamy państwo policyjne? No to jest państwo policyjne, jeżeli sąd w ciągu 24 godzin przyjmuje i rozpatruje sprawy, to dokładnie jest, proszę pana, państwo policyjne. Ja znam, jak działa państwo policyjne, bo w 80-tych latach w stanie wojennym byłem prześladowany. Proszę panią, ale ja byłem już przez policję inwidowany, mam wypełnienie kartotekę, że bezpieka mnie prześladowała i wiem, jak działa policja i państwo, milicja wtedy działała. A dzisiaj się to niczym nie różni, tylko nazwa się zmieniła. Adam, to 9-7, nie? Jak się obywatelu prześladuje. Obywateli tak, Polski. 107. Złośliwe zakłócenie i... Tak, złośliwe. Z kamerą. Ja to wszystko udowodnię przed sądem, bo mam to nagrane. Wszystko można wymyślić obywatelowi. Ale nie za przejście? Co ja zakłóciłem? Nie, no to tego jeszcze BOR... BOR ma pretensje, że chciałem wejść. Bo filmowałem BOR. Filmowałem BOR. Co? Do 397. Tak, ja nie wpisujemy. A do zakłócania ładu porządku nie chcę. Oczywiście. I to jest właśnie państwo policyjne, tak jak było w 80-tych latach w stanie wojennym, dzisiaj jest to samo. 107. Obywatela, dajcie mi, a paragraf się znajdzie. Dajcie obywatela, paragraf się znajdzie. Pierwszy. Dokładnie. Na tym to polega. Gdzie my żyjemy? W państwie policyjnym po 35 latach. Wróciło to samo. Kiedyś było ZOMO. Lali połami, a dzisiaj wysyłają do sądu. Niszczą psychicznie ludzi, którzy inaczej myślą niż władza. Na tym polega państwo policyjne właśnie. No, pani premier Kopacz właśnie tam z dziećmi na podwórku szkolnym, na boisku przemawia. No, niestety nie mogę tego nagrać. Policja mi to skutecznie uniemożliwiła. No i Biuro Ochrony Rządu przede wszystkim. A ja jestem mieszkańcem Zielonego Stoku, gdzie się w tej szkole odbywała uroczystość otwarcia roku szkoły. Tutaj festyny organizowałem razem ze szkołą. Legdaj, z dyrektorem szkoły spotkania. Jak kandydowałem do Rady Dzielnicy, tutaj sprawiłem. W tej szkole właśnie. No, co może obywatel w państwie, które się nazywa Rzeczpospolita Polska, może być zawsze podciągnięty pod paragraf. Takie mamy państwo. Grzechu, masz dowód jeszcze? Mhm. Mój dowód jest wziętą. Wygląda tak, obywatel leci po policję, żeby interweniowała, policja go spisuje i mandat mu wypisuje. Czyli, kochani, lepiej do policji się nie zgłaszać, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, bo policja jest przeciwko własnym obywatelom.
taka to jest jednostka organizacyjna w Państwie Rzeczypospolitej Polskiej. Dobrze, panie szanowny. W dniu dzisiejszym zostanie skierowany wniosek z odmową przyjęcia mandatu. Oczywiście. Do pana, w stosunku do pana wniosek do sądu. Mhm. To jest stosowne wezwanie dla pana na dzień 3-9. Do nas do komisariatu, tak? Stosownym pouczeniem dla pana, tak? Rozumiem. Prosiłbym o, w dniu dzisiejszym o podpis tutaj. Nie podpiszę, bo nie mam okularów, nie będę tego, nie mogę tego przeczytać. Dzisiejsza data. Proszę pana, ja nie wierzę policji, podpis, więc niczego nie podpisuję. Rozumiem, że pan nie chce podpisać. Ja nie podpiszę, bo nie mam do okularów. Ja bez okularów, ja nie czytając pisma, nie będę podpisywał, nie czytając pisma. Ja panu, panie szanowny, a ja tego nie. W dniu dzisiejszym wręczam to pouczenie. Jeżeli pan nie chce podpisać, nie proszę bardzo. Proszę bardzo. To jest panie dla nas. Szanowny, może pan odmówić podpisania oczywiście. Zgodnie z artykułem 136 Kodeksu postępowania znam to. Karnego wezwanie, które pan nie odebrał. Uznaje się za doręczone. Prawidłowo doręczone. Proszę pana, byłem wiceprzewodniczący Polskiej Ligi Obrony Praw Człowieka przez 2 lata. Trochę prawo poznałem. Chociaż jestem chemikiem, studentów chemii uczyłem na Politechnice Gdańskiej. Dlatego ja panu mówię, jakie jest prawo. Tak jest prawo. Czyli jak pan dobrze zna prawo, to pan wie. No, na ile o ile. Wezwanie w dniu dzisiejszym zostało panu prawidłowo doręczone, tak? Rozumiem. Dobra. Panie szanowny. Także prosiłbym o dalsze niezakłócanie uroczystości. Udanie się do miejsca zamieszkania. No, pana na zalesie. Zawieziemy pana i. No i pójdę na śniadanie, bo jestem głodny. Nie przeszkadzanie tutaj mieszkańcom Stogów, bo chcieliby naprawdę jakąś tą uroczystość przeżyć, tak? A pan tutaj chodzi, zaczepia ludzi. No, i, pana, robię pracę reporterską, nie, rozmawiam z ludźmi. Nie, ja nikogo za rękę nie łapię i nie zaczepiam. Pan zaczepia to mnie zaczepiali przed chwilą. Dostałem laską w głowę od dziadka, który mnie wyzywa. Także o swoich prawach pan został pouczony, tak? No, niech pan sposób, nie tak? Interpretuje nie takie fakty, byłem i pan tego dobrze. Nie widział. Pani też nie widziała, co dobrze, się stało. Panie podobno, panie bo dobra, siedzieliśmy tutaj. Razem? Tak, tak. Wszyscy razem na wycieczkę. Zalesie 23 blok. Właśnie rozbarałem gromurki dzięki mojej interwencji filmowej, które 3 lata nie były rozbierane. Dzięki mojej interwencji wysłanej do Urzędu Miasta komórki zostały rozebrane wczoraj i się kończą. Także też wykonuję pracę na rzecz tej dzielnicy. Tak wygląda uroczystość za krat radiowozu. Tyle mogę sfilmować za krat radiowozu. Panią Kopacz widziałem. No wczoraj udało mi się panu...